Cześć wszystkim! Znowu Pan 7, a przeciąg Pillars of Eternity, dodatek Biała Marchia. Dobra, w poprzednim odcinku poszliśmy do rdzawego lasu, znaleźliśmy w przystawie gościa od strażników Ondry, który coś tam manipulował z jakimiś skrzynkami, które były pełne kamienia po tym jak opuścił, znaleźliśmy parę śladów wilka oraz zabiliśmy bandę elfów, która próbowała porwać ogra. Ponieważ tak. Dobra. Zbieramy, czy raczej zwiedzamy dalej rdzawy las i zobaczymy, co jeszcze tutaj znajdziemy. Musimy znaleźć w końcu tego wilka. I mam nadzieję, że tutaj będzie jakiś ślad tej matrony ogrów. Tak mi się zdawało, że mówić, że na zachodzie trzeba z nimi się rozprawić. Okej, właśnie zauważyłem, że nasza drużyna zostawia ślady na śniegu. Fajnie. Nie zostają zbyt długo, ale zawsze fajnie coś takiego zobaczyć. O, co my tu mamy? Szarogęby. Okej. Okay. Kimkolwiek jesteś. Spróbuj go przewrócić. Myślę, że ten szarogęby to jakaś lokalna sława. Patrz, jak go przewrócimy, to on sobie siada po prostu. Na tyłku. Powalenie, tak. A tak, chyba go zdominowaliśmy na chwilę. No, dobra, potrafi przywalić. Czy możemy go jakoś ogłuszyć? Dosięgnięcie... Ty masz raz na walkę, dwa razy to ogłuszający cios. Spróbuj to użyć. Chyba się nie udało, co? Draśnięcie. Okej, okay. Zdezorientowany. Spróbujmy jeszcze raz. Ani zbytnie nam porani zachułę. Okej. Okay. Spróbujmy go jeszcze dalej przewracać. I ty jeszcze raz. Tak, ma dużo odporność na przewrócenie. Dobra, użyj tego swojego ciosu. Specjalnego. Okej. A, zapomniałem używać ludzi z tyłu. Dobra, nieważne. Dasz radę, Eder, nie narzekaj. Okej, skóra szarogębego. To pewno można za nią dostać niezłą sumkę, tak? Okej. Co my tutaj mamy? Pas zaradności, celność pułapek plus 15, gotowość po zmianie broni minus 1, zręczność plus 1. Mech. Okej, okay. Mamy zestaw obozowy, którego nie potrzebujemy i solidną siekierę. Dobra. Coś jeszcze tu? O, coś jeszcze mają. Okej, okay. Solidny sztylet, trochę więcej krapu. A ty? Arkebus, tak. No już nie polowali na tego niedźwiadka i... I nie wyszło im to najlepiej. Nie wyszło im to na zdrowie. No cóż. Dokończyliśmy po nich robotę. Co my tu dalej mamy? To wygląda jak pewne osobliwe znaki ostrzeżenia. Ciekawe, czy to jest wejście na terytorium ogrów. Za chwilę zobaczymy. Jeszcze tutaj. Zrobimy rundkę w tym kierunku. Okej, tutaj coś jest. Okej, tundrowe odzienie. Obronność, obrona na zimno. A to jest zbroja? Nie, to jest płaszcz po prostu. Okej, możemy zobaczyć. Tundrowy kaptur. On już nic nie robi. Okej. Płaszcz się na... Nie, ten płaszcz się nakłada w miejsce zbroi. A, okej, okay. To jest lekki pancerz. Źle przeczytałem. Okej, okay. W takim razie nie potrzebujemy go. Co my tutaj dalej mamy? Okej, okay. Czekajcie chwilę. Okej. Okay. Dobra. Jakaś duszyczka biedna.
Dobra, pogadajmy sobie z nią, może nam coś powie ciekawego. Smykany drewniany kostur jest niemal pogrzebany pod śniegiem i lodem. Zebrana esencja przyciąga cię jednak jak latarnia morska. Dotknij pękniętego kostura. Sięgasz zmysłami widzącego i czujesz, jak dryfująca duża rusza do ciebie, jakby chciała zostać wysłuchana. Przenikają cię uczucia strachu i ponaglenia. Poprzez przepaść czasu i tożsamości zdajesz sobie sprawę, że zabrakło ci czasu. Okej. Tam coś gość kombinował? Sądziłeś, że zdołasz uciec? Did you think to escape me by climbing a mountain? I would have tracked you across the sea, thief. Mhm. Please, master, have mercy. I kept the grimoire hidden safely away, and I can take you to it. The book is nothing. If you had studied a little longer, you might have learned that. But no apprentice of mine will steal from me and live. Wait, no! Hej! W każdym razie schował go tutaj. Chyba nie mamy wystarczającej osoby z wystarczającą mechaniką, żeby znaleźć to, co on tutaj ukrył. Wiecie co? Mogę dodać tutaj jakiś znacznik? Porzucony obóz. Już jest znacznik. Easy does it. Okej, nie wiem, co nas wykrywa. Chyba nie mamy osoby z wystarczającą mechaniką, żeby znaleźć tutaj to, co jest tutaj ukryte, więc dobra. Zapamiętam to sobie miejsce i wrócę później, kiedy będę już miał jakiegoś łotrzyka. A na razie zwiedzajmy dalej. Gość wspomniał o jakimś grymuarze, więc interesujące, może jakieś fajne zaklęcia tutaj znajdziemy. Wiem, że na pewno i chyba w pierwszej części i w drugiej części jest jakiś łotrzyk, towarzysz. Okej, co to jest? Dargul. Vampyr. Felisa, ostrożnie z palcami, to najlepsze kawałki. Nie chcę, zwolna na jej oblicze wpływa uśmiech, kiedy się zbliżasz. Pozostali odwracają się, by na ciebie spojrzeć, ich usta umazane są krwią i kawałkami mięsa. Witaj, przystojniaku, co cię sprowadza na ten zakątek tak rdzawego lasu? Szukam ogrzej matrony. Och, jak miło przyglądać się intensywnie, chyba nawet nie słyszała twojej odpowiedzi. Proszę, proszę, wyglądasz niezwykle smakowicie. Przewróć oczami. Rusza na siebie. Dobra. Trochę ściszę. No to jedziemy z koksem. Wanda kula ognia na nich. Ty możesz strzelić do maga? Możesz. Okej, okay, ty zajmij się tym dargulem. Ty podejdziesz tutaj. Ty podejdziesz tutaj, ty podejdziesz tutaj. Okej. Okay. Przydałoby się coś przywołać, żeby tutaj zapchać dziurę. Ty już nie masz przywołań. Czy to są nośniki duszy? Tak, to są nośniki duszy. Więc jak wypalimy raz do tego maga, to potem... Okej, zamęt. Dobra. Możemy użyć... Świętego blasku. Dobra, poszła kula ognia ładna. To teraz pociski magiczne. Zdejmiemy gościa tak szybko jak się da. Okej, to jeszcze... O, paraliż. Niefajnie. Okej. Teraz użyjesz świętego blasku. Okej. Okay. Kopnij może tego gościa. Albo tą Felisę kopnij. Okej, okay, też jest w paraliżu. Okej, okay, to może zamiast świętego blasku lepiej dałaby nam się obrona przed paraliżem, co? Dodaj obronę przed paraliżem? Tak. Weźmy to. Okej. Okay.
Okej, okay, możemy ich zamęcić, co? To jesteś zwarciu? Nie jesteś zwarciu. Jak nie jesteś zwarciu, to zabij tego iluzjonistę. My tutaj rzucimy... jakieś AOE, tylko które, co? Może zamęt na dobry początek? O, tak będzie dobrze. Okej, okay, zajmij się tym Dargulem. Ty możesz wypalić coś w jednego... Dobra. Ender się zajmie tym iluzjonistą, więc nie trzeba już się nim zajmować zbytnio. Wampyr zabijaka, oni mają chyba dużą redukcję obrażeń, co? Ale mało na ogień, to poczęstuj go ogniem. Okej, okay, wzmocniona fala. Na paladyna. Święty blask. Okej, jeszcze raz. Okej, dobra, to mocno ich poraniło, świetnie. Teraz rzućmy... może krąg obronny. Okej, dobra. Czy to jest paladynka? Widzę, że rzuca jakieś zaklęcia. A właśnie, a propos zaklęć, użyj swojego świętego całopalenia. Okej, co się Alotowi stało? Zauroczenie. Dobra, to musimy również wziąć odporność na zauroczenie, co? Okej, zróbmy to szybko. Okej, wykop jeszcze tego gościa. Może trafisz w tego iluzjonistę? Nie. Dobra, to teraz zajmiesz się tym Dargulem. Dobra. Raz, krąg ochronny. Eder, przewróć jeszcze raz tego iluzjonistę. Felisa. Możemy przejąć na nią kontrolę, co? Okej, jeszcze mamy zamęt. Przewróć jeszcze raz tego gościa. Nie chcę, żeby czarował tutaj jakiejś rzeczy. Użyj tego świętego całopalenia. Okej, ładnie. Dobra. Pomóż z tym iluzjonistą. Ty jesteś dalej zauroczona. Okej, pomóżmy z tym zabijaką. Rzuć błogosławieństwo. Okej, paladyn sobie daje radę. Dobra, to ty masz rzucić krzyk, co? Może jeszcze raz mocną falę. Chyba zada większe obrażenia niż krzyk. 39 do 47. To bazowe. Nie, czyli krzyk zadaje lepsze obrażenia. Ale to ma szansę powalić. Dobra, zużyjmy tego. Świetnie. Dobra. A ty użyj AOE. Okej, okay, iluzjonista już pada. Może go jeszcze ogłusz, żeby nam nie rzucił niczego głupiego. Okej, okay, nie zdążyłeś, dobra. No, zajmij się jeszcze tymi dargulami. I już została tylko ta Felisa. Okej, okay, ty się odsuńcie. Okej, okay, ty nie zmieniłaś broni, dobra. Okej, okay, dobra, możesz się nią skupić? Nie. Dobra, nie musimy, w sumie ona zaraz padnie. Okej, okay, wyłącz już to święte całopalenie. Przez 33 sekundy trwa. Okej, okay, czyli nie da się tego wyłączyć. Okej, okay. Już? Koniec? Dobra. Okej, okay. Vampiry. Nie spodziewałem się, że jeszcze tutaj je spotkamy. Ale cóż. Oraz znakomita zbroja płytowa, peleryna, znakomity Morgenstern, nic ciekawego. Okej, okay, też nic ciekawego.
Też nic ciekawego nad Grimoire'u nie miałeś. Odblokowaliśmy nowe przejście? Nie. Myślałem, że to odblokuje nam jakąś ścieżkę jeszcze bardziej na zachód, ale wygląda na to, że nie. Okej, dobra. To po sprawie. Tak mi się zdaje, że tutaj musi być ten obóz ogrów. Tak, zdecydowanie wyglądają te ozdoby na coś, co ogry mieliby w swoim tak otoczeniu. Dobra, zapiszmy grę. Jesteśmy jeszcze w całkiem spoko formie. Eder troszkę stracił zdrowie, ale da sobie jeszcze radę. Okej, zajmij tego ogra. Dobra, zmiana planów, wszyscy na niego. Ty się zajmij kanonierem. Okej, ty go przewróć. Ty rzuć krąg ochronny. Tak, z takimi szansami trafienia bardzo szybko nimi się bardzo szybko ich zdejmujemy. Mamy 100% szansy trafienia, to daje nam również szansę na krytyka. Całkiem sporą. Okej. O, jeszcze jakiś ogr idzie. Skąd to się tu wziął? A, był tutaj, okej. Nie są zbytnio powalające te ogry, jeżeli chodzi o ich siłę. Dobra. No, wygląda na to, że nie będą chciały rozmawiać. Przynajmniej te, które teraz spotykamy, nie chcą z nami rozmawiać. Okej. To może iść do tamtego. Okej, to może zamiast dawać krąg obronny, rzućmy błogosławieństwo. O, powaliłeś go, świetnie. Dobra. A, paladyna powaliłeś, okej, nie zauważyłem. Zaraz ciebie powalimy. Okej. Dobra, teraz ten gość. Świetnie. O, to jest wejście do jaskini, okej. Pewnie tam spotkamy Matronę. No i dobra, i to chyba wszystko, co? Póki co. Patrzmy jeszcze tutaj. Czekajcie, bo nie chce mi myszka współpracować z drugim ekranem. Zamiast przewijać mapę, to mi przeskakuje na drugi ekran. Okej. Co my tu mamy? Zestaw obozowy. Wiecie co, więc chyba sobie tutaj odpocznę. Eder jest troszkę ranny. Aha. Okej, mamy dwóch gości. Którzy przybyli. Do twierdzy. Prosi o pomoc w obronie swojej siedziby przed rywalami. Prosi o pomoc w spotkaniu. Okej, więc wiecie co? Gdzie musieli się tam udać? Do twierdzy, jeżeli zdążymy. Okej. Dobra, odpocznijmy najpierw. Zobaczmy, redukcja obrażeń. Właśnie, czy ogrowie to są dzicy? Gdzie jest bestiariusz? W dzienniku? Cyklopedia, bestiariusz, ogr. Tak, to są dzicy. Więc dobra. Więc weźmy premię do obrażeń przeciwko dzikim. Redukcja obrażeń 2. Może ty weź redukcję obrażeń, bo nie masz żadnego dobrego pancerza. No i dobra. Odpoczynek. Dobra. Minęło 8 godzin.
Zbieramy wszystko, to są tylko jakieś wytrychy i jakieś liście. Okej, dobra, tutaj jeszcze będę musiał zajrzeć. I tutaj. Okej. A teraz zobaczmy tą jaskinię. There's no accounting for taste. Ta. Aczkolwiek o tym guście można by sporo podyskutować. Czaszka jest zimna, twarda jak kamień, z oczodołów spływają woskowe łzy. Zdaje się, że kiedyś tu musiał być jakiś smok w takim razie. Okej, dobra, nie jest to zbyt duża jaskinia. Mamy ogra pierwszego naszego. Okej, przewróćmy go. Jak? Nie udało się zrobić zbyt dużo przeciwko całej naszej drużynie naraz. Okej, tu jest jakieś przejście. Nie, potrzebujemy klucza, okej. Tu mogą być jakieś pułapki. Mało szansę, że ich wykryjemy bez łotrzycy, ale... Ale spróbujmy. Kto był grzeczny? Kto był grzeczny? No kto był grzeczny? Kto jest dobrym pieskiem? Kto jest dobrym pieskiem? No kto? Okej, dobra. Nie ma się z nimi co bawić. Cała masa ich tu idzie. Dobra. Zajmijmy pozycję. To jest kanonier, więc on tam sobie zostanie. Musimy tutaj obstawić przede wszystkim ludzi. Chcemy do niego wypalić? Myślę, że chcemy. Nasze oddziały obszarowe zajmą się nimi. Okej, ty zgarnij tego wilka. Zgarnij tego wilka. Okej, świetnie. Teraz kula ognia ładna. Okej. Będziesz musiał zgarnąć tego wilka. Okej, nie wiem co tu się wydarzyło, ale... Chyba sporo. Nie wiem czemu paladyn się wycofuje. Może w sumie szybko dokończyć tego wilka. Okej. Poszła ładna kula ognia ich poharatała. Jeszcze parę zaklęciałe. Okej, dobra, wilk padł. O, kapłan niech rzuci. Zaklęcie obronne. Okej. Ty co chcesz zrobić? A że pomóż paladynowi z tym wilkiem zimowym. Okej, ty rzucaj kolejne ołe. Okej. Tak, wilk potoczył się. Dobra, ty zajmij się kanonierem. Paladyn pomoże tutaj z tymi ogrami. Okej, jeden padł. Dobra, tego możemy przewrócić. Okej, rzućmy jeszcze błogosławieństwo. Okej. Magiczne pociski. Dobra, spróbuj go kopnąć. Okej. Zała, siła cierpienia, trafienie, 24 miażdżone. Ogrzyska kanonier powalenie przez 5 sekund. Jest powalony? Tak, jest. Okej. Nie widać tego, ale jest. Okej, dobra. Powaliłeś tego gościa, to teraz skup się na tym. Dobra, ładnie.
Okej, tu możesz rzucić dezintegrację na, powiedzmy, tego kanoniera. Okej. Dobra, przywal temu wilkowi. O, przewrócił się, ładnie. Okej, rozpoczynam trafienie krytyczne ogr z urwiska, kanonier dezintegracją. Okej. Więc gość powinien chyba szybko paść w takim razie. Skoro krytycznie oberwał dezintegracją. Patrzmy, jak mu życie ubywa. Po 45 na tik. Okej. Przejęliśmy go, ale to nie ma znaczenia. Bardzo ładnie. Dobra. Zbierajmy tutaj rzeczy. Chociaż i tak pewnie nie mają nic ciekawego zbytnio. Tylko skóry jakieś. Okej, na miksturka. Poziom trudności 7. Okej. Ktoś ma u nas w ogóle jakąkolwiek mechanikę? Zobaczmy. Mechanika 0, 1. Paladyn ma mechaniki, nie wiem skąd. Niezłomny ma 1 punkt mechaniki. Czy 3? Tak, więc tego nie otworzymy. Tak samo tego. Okej, no cóż. Wiedziałem, co się dzieje, wywalając łotrzyka z drużyny. Ale dobra. Idziemy dalej. Ewentualnie tu kiedyś wrócę jeszcze, pozgrabiam te rzeczy. Okej. Chcemy iść powoli, żeby mieć jakąkolwiek szansę na wykrycie jakichś pułapek. Takie jaskinie zawsze mówią, krzyczą, że tu się znajdują pułapki. Okej. Jaskrowy koral. Coś tutaj? Tylko jakaś dziura. I mnóstwo szkieletów wokół tej dziury. Okej. Zobaczmy, co to jest. Kręta, szeroka rynna prowadząca w dół. Przy jej krawędzi leżą porozrzucane śmieci, na wpół ogryziona padlina. Przybłyski światła przebijają się wzdłuż ścian poniżej. Rynna znika w ciemności. Znajdując w głębinie, widzisz tylko... Zaglądając w głębinę, znajdujesz tylko potrzaskane kości i zamrożony szlam przymarznięte do lodu. Z rynny unosi się ostry smród gnijącego mięsa. Zbadaj otoczenie. Lód pokrywa rynnę, wydając się śliski i gładki. Nie sposób się go przytrzymać. Słabe echo z rynny wskazuje, że jest głęboka. Zauważasz jednak, że w pobliżu gruby stalagmit. Wygląda dość solidnie, by utrzymać linę i kotwiczkę. Okej, moglibyśmy pewnie zejść w takim razie. Później o tym... Później to zobaczymy. Na razie zbadajmy, co tu jeszcze mamy. Okej, więcej ogrów. Okej. Daj mi się kanonierem. Podejdź do tego ogra. Okej. Okay. Wy wypalcie, z czego macie. Dobra. Ty Aue. Ty błogosławieństwo. Ty rzuć tą siłę. Przewrócenie masowe na pewno się przyda. Okej. Okay. Dobra, ognisty miecz. No ładnie. Bardzo ładnie. Okej, okay, to już jeszcze jednego. Właśnie, co tutaj ci walka obronna? Odbicie minus 5. To wyłącz na razie. Okej, okay, dobra. Pomóżcie paladynowi.
Bo musiało wejść jakieś trafienie krytyczne z tej siły, ponieważ byli bardzo długo powaleni. Okej. Czy to ciekawego? Chyba nie za bardzo. Wnętrze wagonika pokrywa poczerniały smar, który wydziela zapach spalonego smalcu. Okej. Dobra, tam mamy jeszcze jeden korytarz. Pieśniarz. Okej. Ty się zajmiesz tym gościem, ty się zajmiesz tym gościem. Ciekawe. Może zmieniłem zdanie, może ty się od razu zajmiesz pieśniarzem. Chociaż nie, przyjęliśmy władzę nad nim. Okej, dobra. W takim razie zajmijmy się kanonierem. Okej, dobra. Nie trwała długo. Okej, ogłuszenie na 2 sekundy, spoko. Nie trwała długo ta dominacja, pewnie tylko jakieś draśnięcie było. Okej. Strzelaj dalej. Ty rzuć kulę ognia może. O tak. Okej, świetnie. Dobra. Okej, dobra, nie przejdziemy ten. Dobra, nie widzicie się tym kanonierem. Okej. W zwarciu wszedłem z tym ogrem, ale on zaraz padnie, co? Chociaż nie, chyba sobie szał wrzucił. Możemy go ogłuszyć? No, świetnie. Wygląda na to, że to ogłuszenie przerwało mu szał. I przez to zginął od razu. Okej, spoko. Przydatna wiedza. Granat i mała mikstura. Tutaj coś ciekawego. Perła. Dobra. Co my tutaj mamy? Chyba nic. Okej, dobra. Zbadajmy. Cukier. Ser. Dobra, pozbierajmy. Ci nie żyją, więc nie będą mieli za złe to, że ich okradamy. Ciekawi, czy mogliśmy w takim razie jakoś tu pokojowo wejść, skoro niektóre skrzynki są oznaczone na kradzież. Co by oznacza, że powinni się obrażać ludzie. Znaczy ogry za zaglądanie do nich. A co oznaczało, że powinna być jakaś opcja, w której nie atakują cię na sam widok twój. Ale cóż, wygląda na to, że to się nie wydarzy. Okej, w następnym odcinku zajrzymy do tego pokoju. Spróbujemy otworzyć te drzwi, potrzebujemy jakiegoś klucza do niego. Jak nam się to nie uda, to po prostu zjedziemy tą lodową rynną. No i może odnajdziemy tą matronę. Zobaczymy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!